jesteśmy znani jedynie na siebie. Nieustannie towarzyszy nam Boża pomoc i opieka. Wzorem Abrahama, który gorliwie prosił Pana Boga za sprawiedliwość grzesznego miasta, módlmy się o miłosierdzie nad nami i dar pewności w chwilach prób i doświadczeń dla wszystkich dzisiejszych uczniów Chrystusa. Pragnę serdecznie powitać ojca prowincjała, ojca Bernarda Marcinka, który przybył do naszej wspólnoty z darem modlitwy. Pragnę powitać również ojca Grzegorza, który wraz z ojcem prowincjalnym przybył tutaj, by odwiedzić Tę najświętszą ofiarę eucharystyczną sprawujemy w następujących intencjach ojciec prowincjał, w intencji wspólnoty helskiej, wspólnoty zakonnej i wspólnoty parafialnej. Boże błogosławieństwo potrzebne Was każdy dzień. Ojciec Grzegorz w intencji Panu Bogu wiadomo. Ojciec Konstantin za świętej pamięci Ireny i Michała Kropidłowskich. Ja natomiast za wszystkich zmarłych polecanych wypominkach. Witam serdecznie kur Canticum Canticorum. Młodzież z Krakowa, która tutaj wypoczywała, ćwiczyła. Oczywiście nie sprowadzałem tego z Krakowa specjalnie na przyjazd z prowincjała. Tak się złożyło, że dzisiaj tylko mogą wystąpić, chcieli zaśpiewać w tej świątyni, za co jestem z serca wdzięczny. Stańmy w prawdzie przed Panem Bogiem na początku tej mszy świętej. Zwróćmy się do Niego pokornie o miłosierdzie. Prośmy o zmiłowanie nad nami, abyśmy mogli z czystym sercem sprawować tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Amen.
powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Lecz Jezus mu odpowiedział: pójdź za mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Oto słowo Pańskie. Ale on tak naprawdę wypowiada pragnienia samego Pana Boga.
Ciebie. I usłyszał o gniewie Pana Boga też, zaczął Pan Boga przekonywać. To mamy w 33 rozdziale Księgi Wyjścia zapisane. I też tam Pan jest zagniewany, a Mojżesz przekonuje Pana Boga. Mówi, no jak, żeby to było, gdyby poganie się dowiedzieli, że zniszczyłeś swój naród, najpierw go wyprowadziłeś z ziemi egipskiej i teraz go zniszczyłeś. I przekonuje Pana Boga i w końcu. Tak autor natchniony pisze, że Pan Bóg zagniewał zła, bo Mojżesz go przekonał. I też jest taki fragment jeszcze inny. Niewiasta kananejska, opisana w Ewangelii w 15 rozdziale Mateusza. Ona też przekonuje Chrystusa, aby udzielił jej córce łaski uzdrowienia, mimo tego, że jej się ta łaska nie należy, ona jest kananejką. Ona nie jest Żydówką, nie należy do narodu wybranego i nie ma tytułu do ubiegania się o łaskę. Moi drodzy, przekonać Pana Boga. Wszystkie te próby, one mają ten sam mianownik. Kiedy człowiek prosi Pana Boga o to, co jest w sercu Pana Boga, co jest najgłębszym pragnieniem, to znaczy zbawienie człowieka, zawsze otrzymuje. I my sobie tak uświadamiamy, słuchając tych przykładów, że do nas należy nie tyle przekonać Pana Boga, co dać się przekonać Panu Bogu do Jego rozumienia świata. Święta Teresa z Lizji mówiła, że Pana Boga należy zawsze podejść od Jego najsłabszej strony, to znaczy od strony miłości. Święta Faustyna Kowalska wspomina w swoim filmiczku, że Chrystus powiedział jej, że najdroższą modlitwą jest mu modlitwa o nawrócenie biednych grzeszników i ona zawsze będzie wysłuchana. To jest taka lekcja też dla nas, abyśmy z pokorą, z wiarą modlili się o zbawienie, o to, aby Boże plan nieomylny, święty, z każdego z nas spełnił się w naszym życiu. Amen. Amen.
śpiewam.